No tam bodzio nałowiłeś. Muszę policzyć najpierw. A myślałem, że on tylko do 10 potrafi. Ale nawalił. Te kupido to jest dobre. Jak pani tatku po treningu? Rybki na początku brały agresywnie, dosyć szybko, a potem ucichły brania i bardzo delikatnie trzeba było je łowić, ale trochę dało się dołowić. Ale na początku było znacznie lepiej niż potem. Albo nie wiadomo jaki to jest efekt, albo przejedzenia się ryb, albo pogody jakiejś, która się może zmienia. Trudno coś powiedzieć na ten temat. W każdym razie było takie łowienie bardzo ciekawe, szybkie, nie? Delikatnie, spokojnie. Można coś tam złowić. Taka brała, nie? Czy kupido jest nastawione pozytywnie na jutrzejszą turę? Kupido, samo poczucie ma bardzo dobre. Ale czy wytrzymamy psychicznie jutro, to się okaże. Bodzio, ile złowiłeś? 4 desio. 1 sztuk. Czyli przegrałeś tam 2 kilo. Fajne były. Wczoraj brały małe te puteczki, takie do 10 cm, a dzisiaj jednak... Troszkę większe, prawda? Troszkę większe, tak. Tak, oby tylko tak... Na zawodach będzie dobrze żarło, nie? I jak Wojtek jest? Tak jak normalnie. ABC? Tak. Czyli ja mam środkowy. Ja mam tu pierwszy. Tu masz A, a Kacperek na koniec zapierdala. Coś wylosowany? Tak. Proszę pana, jak karasie biorą? Trzeba mocno branzlować. Branzlować? Kiwokiem, oczywiście. A, kiwokiem. Ja tu środkowy będę to cały czas. Koledzy, powiem krótko. Jesteście częściowo, kolego, bardzo nieuczciwi. Powiem dlaczego. Sygnały są, ryba była z wodą. Były takie przypadki, że ryba była wyrzucana na ludzi z wodą, klapywana do toreb. Później była dziurkowana i tak dalej. Jeśli dzisiaj będzie woda w jakiejkolwiek torbie, od razu wszystkim mówię, traktujemy to jako rybę zanieczyszczoną. Przesypiemy ją do innej torebki, zważymy i odliczymy 5%. Bardzo dobrze. Tak robić nie można. Myśleliśmy, że wszyscy są na tyle uczciwi i są swoimi nawzajem kolegami, że to się nie będzie miało miejsca. Dzisiaj już było kilka głosów, że tak było robione. Panowie, czegoś takiego nie może być, że rybę wyrzucam w wodę po łowieniu i przekładam do torby. Nie. Ma być suchutka. Jeśli zobaczymy, przełożymy do drugiej torby, zważymy. 5% od tej ryby już bez wody odliczone. Nawet 20%. Nawet 10 czy 20%. Zgodnie z regulaminem. Policzę sztuki, kurde, nie? Wysyłane na ten i to parę ruchów do góry, tak do tego. I zanęciłem 7 ryb w tej dziurze złożyłem. A tam, gdzie przy tobie zanęciłem, kurwa, nie było grania, nic. Ja tam też nic nie złożyłem. Podchodziłem parę razy. Ja tam ani jednej ryby nie złożyłem. Miejsce, wiesz, a potem Wojtek łowił tam, ale może... Wojtek łowił i ten z Białego Stoku też łowił, przecież on z Wojtka otworów jeszcze wyławiał ryby. Wiesz, jak jemu z nurtem mogły napłynąć chyba, oczywiście, to nas nie przeszło. A w tej nowej dziurze były ryby i się łowiły. Panie Tadeuszu, jaka taktyka na dzisiaj, jako liderzy? Myślę, że musimy zachować spokój ducha i być optymistami, jak to się mówi. Jesteś optymistą? No, jestem. Także mamy nadzieję, że troszeczkę ryb złowimy, chociaż wczoraj było niewesoło. Co to? Niewesoło było, ale drugie miejsce jest. Taktyki drużynowo, tak, ale indywidualnie szósty, no to dało się innym ludziom więcej złowić tych ryb niż... Wiesz wam, ale jako drużyna byliście... Przybyło. Na razie chyba prowadzimy i ogólnie w Polsce. Tak, klasyfikacje generalne na pewno. Myślę, że na pewno nie można w tych zawodach nęcić jedną metodą wszystkich dziur, tylko każda inna i próbować różnych sposobów, który lepszy. Bo nie wiadomo, co się akurat tego dnia sprawdzi, nie? Czy będzie ryba brała, czy nie, może to ciśnienie tak wpływa, że nie bierze. Nie. A panie Tomasz, no i co? Trzecia tura tegoroczna.
i w plecy. A nie chce wypalić, coś odpalić, nie chce rakieta. Nie, no, na treningach łowiliśmy tym samym, wszyscy łowili ryby, ja też łowiłem, mieliśmy po 30 ryb za godzinę. Wczoraj Krzysiu wygrał sektor na towarze, który wszyscy mieliśmy, ta sama zanęta, te same robactwo. Złowił 3 kilo, a ja nie mogłem się w ogóle wstrzelić w rybę, około tam 20 otworów. W ostatnich dwóch otworach zacząłem jakieś tam ryby łowić. Ryba generalnie jakoś wysoko w toni stoi, ciężko ją w ogóle ustawić do zanęty, nie mam pojęcia. No. Tak to jest spowodowane, że ten sam towar, jeden zawodnik właśnie wygrywa tak, sektor, tak. Drugi jest 16. Ryba jest zgrupowana w pewnych miejscach i kto trafi na tą rybę, już następny zawodnik nie może odciągnąć mu tej ryby. Jeśli zanęci ją trafi, to ma tą rybę prawie przez 3 godziny. Ją do końca, no. A drugi może ganiać w koło i nie złowi ryby. Jako kolegi tam z Warszawy się dowierciłem, on łowił rybę za rybą, ja złowiłem dwie ryby i wywierciłem koło niego 5 otworów, ani jednej, dwie ryby on złowiłem, to wszystko z tego miejsca. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ciężko w ogóle zrozumieć tą wodę. Patrzyłem wyniki, sektor C chyba 1900 wagi miał i był 15 czy 18. No tam były tam 2 kilo to było daleko. 2 kilo to było daleko. Oho, wszystko już wiemy. Łowisko net i wszystko jasne. Proszę powiedzieć, co pan przygotował do dzisiaj. Dlaczego pan chce wygrać sektor? Ja nie chcę wygrać sektoru. Nie? Ja w ogóle nie wiem, dlaczego tutaj jestem. A tutaj sobie nęcisz? To pomyłka nastąpiła. Przywieźli mnie. Nie na te zawody. Nie na te zawody. A to w ogóle zawody są? Nie, zbieramy grzyby. Tak mi się też wydawało. Chyba nie nagrywasz tego. No jak? Weź przed. Drugi dzień zawodów. Ale towarzystwo biega. A my lecimy spokojnie pierwszą dziurę. Nie stresuje się i nie śpieszy. I poszło. Otwarcie na początek, a potem pakowanko i dziurki. Dziesiątkę na szpigach. Tak, tak, właśnie ciutko. I też widać. No to Maśka robił za kupek. Nie, chyba nie jest moda. Inny? Moda? Ale podobnie. Tomasz idzie, zdecydował się na czwartą dziurę. A tam babci, bym też podszedł babci. Szybkie wiercąco. Czyszczenie. Trochę dżoka na początek i biegniemy dalej.